masz misję. Witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszej konferencji poświęconej zarówno bieżącej działalności Warty, jak również planach na najbliższy czas. Moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj prezes Dominik Sforowski. Witam bardzo serdecznie. A także pan Paweł Chmielowski, specjalista do spraw marketingu, który wraz z początkiem maja dołączył do naszej drużyny. Panie Pawle, jakby mógł Pan w kilku słowach powiedzieć coś o sobie, przedstawić się naszym kibicom. Zawsze jest to trochę ciężkie mówić o sobie, natomiast tak jak Pan Maciej tutaj powiedział, nazywam się Paweł Chmielowski. Od początku maja pełnię rolę specjalisty do spraw marketingu w klubie. Jeśli chodzi o moją historię zawodową, to współpracowałem z klubami ekstraklasowymi oraz z klubami Fortuna Pierwsza Liga w obszarze badawczym oraz wspomagałem budowanie strategii marketingowych poszczególnych klubów. Co więcej, mam nadzieję, że moje doświadczenie pomoże klubowi, może nie poprawić, bo ten wizerunek jest bardzo dobry, natomiast odpowiednio posegmentować komunikację do poszczególnych grup kibicowskich i sympatyków klubu. Ja osobiście z mojej strony chciałem powiedzieć, że z wielką radością powitaliśmy pana Pawła na naszym pokładzie. Cieszymy się, że dołączył do naszego grona, a dzięki jego metodom pracy, metodom badawczym, statystykom, te działania marketingowe będziemy mogli w takim klubie jak Warta Śrem wznieść na wyższy poziom. Dzięki temu dotrzemy do większej liczby kibiców, sympatyków, a także partnerów biznesowych. No właśnie, wiemy, że tym takim pierwszym pana krokiem będzie przeprowadzenie badania kibiców i sympatyków. Czego dotyczyć będzie ta ankieta? Jakie są jej założenia i cele? Ja się bardzo cieszę, że na tyle mi zaufano, że ten pierwszy krok to będzie właśnie badanie i mieszkańców, i kibiców, bo zakładam, że nie każdy mieszkaniec Śremu jest kibicem lub sympatykiem klubu. Będzie ono się odbywało tak jakby w dwóch obszarach. Z jednej strony przeprowadzimy ankietę online w mediach społecznościowych klubowych, gdzie postaramy się dotrzeć do tych właśnie kibiców i sympatyków. Natomiast drugi obszar, co mnie bardzo, bardzo cieszy, bo po tym roku posuchy będzie można wyjść z badaniami na ulicę i będziemy docierali do mieszkańców Śremu. Badanie będzie w pełni reprezentatywne ze względu na płeć, wiek i będzie odpowiadało strukturze społeczno-demograficznej mieszkańców Śremu, którą to czerpie oczywiście z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Po co? Przede wszystkim robimy to dlatego, żeby poprawić jakość komunikacji z kibicem, jakość komunikacji z mieszkańcem, dowiedzieć się, w jaki sposób mieszkańcy i sympatycy postrzegają klub i również chcemy się Was zapytać o to, jak widzicie, w którym kierunku tak naprawdę klub powinien się Waszym zdaniem rozwijać. Pragniemy również, prócz dotarcia do samych mieszkańców i kibiców, dotrzeć również do przedsiębiorców, by dopytać się ich, jakie są ich oczekiwania względem klubu oraz jak najbardziej również do władz powiatu i miasta, tak by móc odpowiedzieć naszą ofertą na ich potrzeby. Bezwzględnie ta współpraca na linii klub, władze i sponsor jest potrzebna. Jak najbardziej i po to właśnie robimy te badania, by znać naszego klienta, bo nie ukrywajmy, klub sportowy sprzedaje w pewnym sensie emocje. Te emocje w odpowiedni sposób powinny być opakowane i z jednej strony my to sprzedajemy kibicom, natomiast sam potencjalny sponsor również chciałby wiedzieć, do jakiej grupy docelowej dociera. No właśnie, tutaj mi się jeszcze nasuwa, tylko przepraszam panie prezesie, pytanie, czy w tych czasach teraz epidemii, czy to jest o wiele trudniejsze zadanie, jak przekonać tych sponsorów, że warto wspierać klub w tych trudnych czasach? To jest trochę mój konik. Przede wszystkim uważam, że potencjalny sponsor powinien znać liczby, powinien znać twarde fakty, bo oczywiście, że jest grono sponsorów, znajomych, takich sympatyków, którzy wyłożą pieniądze na klub bez jakiejś większej, bez jakiegoś większego, w cudzysłowie, nacisku, tak?
ale zależy nam również na tym, by sponsor, dając pieniądze, otrzymał od nas jak najbardziej jakościowy produkt. I dzięki temu, że my będziemy wiedzieli, jakich kibiców mamy, ile oni, gdzie mieszkają, jaka jest dokładnie ich płeć, wiek, wykształcenie, jakie są ich plany zakupowe, jakie są ich plany wakacyjne, będziemy odpowiednio mogli dopasować oferty do poszczególnych branż. Panie prezesie? Ja z mojej strony naprawdę chciałbym zachęcić wszystkich kibiców, sympatyków, a także osoby, które może jeszcze nie sympatyzują w Arcie Śrem, ale będą, żeby brały aktywny udział w tej ankiecie. Dzięki temu poznamy Was lepiej, zrozumiemy Wasze potrzeby, wyjdziemy też Wam naprzeciw jako kibicom, a także poznamy lepiej naszych sponsorów biznesowych i pozwolimy naszej Warcie wejść na kolejny wyższy poziom, jeśli chodzi o rozwój klubu. Panie Pawle, jaka liczba tych ankiet jest potrzebna, aby można wyciągnąć jakieś konstruktywne wnioski? Minimalna liczebność próby to jest 600. I wtedy osiągamy błąd statystyczny na poziomie 4,2%. Czyli każda odpowiedź jest obarczona właśnie tym błędem 4%. Czyli minimum 600 takich ankiet musimy postarać się jak gdyby wypełnić, aby to w ogóle miało ręce i nogi, że tak powiem. Tak, i tu jeszcze chciałbym dodać, że ankieterów będzie można spotkać na Deptaku, na Starym Mieście oraz w galerii, obok galerii, przy ulicy Zamenhofa. Ankiety będą zbierane praktycznie w każdy dzień, w takich racjonalnych godzinach. Każdy z ankieterów będzie miał upoważnienie z podpisem prezesa, tak żeby można było go w każdej chwili zweryfikować. Żeby zakończyć już ten temat ankiet, kiedy ruszamy? Ruszamy od jutra. Od jutra. Także zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich kibiców, sympatyków, mieszkańców Śremu, aby tutaj pomogli jak gdyby klubowi, wypełnili te ankiety i przyczynili się do tego, abyśmy mogli tutaj zachęcić do współpracy jak największą rzeszę naszych potencjalnych sponsorów. Pytania. Pytania. Jest to pierwsza konferencja, którą w ogóle tutaj przeprowadziliśmy w naszym klubie, nie ostatnia z tego, co tutaj mi wiadomo. Zachęcamy oczywiście wszystkich, którzy przysłuchują się naszej rozmowie, do tego, aby w komentarzach zadawali pytania. Na koniec spróbujemy na 2-3 takowe pytania odpowiedzieć. Na pozostałe gdzieś tam w późniejszym czasie również udzielimy odpowiedzi. A teraz zmieniamy temat. Przechodzimy do bieżących spraw Warty. Panie prezesie, jakie najbliższe plany ma klub? Tak, żeby nie zanudzać Państwa jakimś długim wystąpieniem, chcieliśmy tutaj przy takiej okazji powiedzieć o kilka najbliższych wydarzeniach, które zamierzamy. Najważniejsze nasze zadanie, czyli najważniejsza rzecz, którą chcemy dokonać wspólnie z pierwszą drużyną i z całym klubem, to jest 8 kroków. 8 kroków brakuje nam, jak to mówi trener Hubert Ściak, do awansu, do piątej ligi. 8 meczy zostało i te 8 meczy chcemy wygrać, chcemy awansować do piątej ligi. To są plany takie bezpośrednie. Z mniejszej, ale również ważnych rzeczy to udało nam się dokończyć budowę placu zabaw. 1 bądź 2 czerwca będzie oficjalne otwarcie. Kolejne duże przedsięwzięcie, które się będzie działo, to jest Śrem Cup. Zapraszamy wszystkich kibiców do wzięcia udziału. Na chwilę obecną Śrem Cup potwierdziło udział 47 zespołów, więc zapraszamy wszystkich do kibicowania i wspierania drużyn Warty Śrem. Z takich jeszcze jednym z takich bardzo ważnych planów chcielibyśmy się podzielić Państwem informacją, że uruchamiamy cykl audycji podcastów, które będą miały za zadanie poznanie i zaprezentowanie funkcjonowania i życia klubu, naszych codziennych spraw, te spotkania, które... Pod hasłem Twoja Warta, poznaj swój klub. Dokładnie, których prowadzącym będzie tutaj Maciej Fujak, czyli najlepszy prowadzący w okolicy. Będzie się odbywał w częstotliwości około 2 do 3 razy co 2 czy 3 tygodnie. Wszystkie pytania, które będziecie chcieli, pytania, na które będziecie chcieli uzyskać odpowiedzi, będziemy opowiadać w trakcie tego programu, więc głównym celem, tak jak mówiłem, jest poznanie klubu, żeby wszyscy kibice, żeby rozwiewać też jakieś pytania i wątpliwości na temat życia funkcjonowania klubu. Także zachęcamy wszystkich do zadawania pytań, jeżeli Państwa nurtuje, macie jakieś pytania, nie wiecie dlaczego wygląda to wszystko tak, a nie inaczej, chcielibyście pomóc może, a nie wiecie do końca jak najbardziej zapraszamy, każda pomoc na dłoni jest potrzebna, chociażby tutaj przy budowie placu dla dzieci, placu zabaw, który zresztą podobnie jak właśnie nawierzchnię murawy na Orliku przy Zamenhofa, wszystko zostało wykonane w czynie społecznym przy pomocy oczywiście sponsorów. Także zachęcamy wszystkich do tej współpracy i do pomocy, a na pewno warto, bo z Wartą warto. Dokładnie.
Jeśli są jakieś pytania, Piotrze? Na razie mam tutaj podgląd, nie mamy żadnych pytań, ale czekamy, jeśli ktoś ma jakieś pytania, zapraszamy jak najbardziej. Pojawiło się kilka pytań na maile, jeśli chodzi o badania ankietowe, panie Pawle, na to byśmy mogli szybko odpowiedzieć. Ja tutaj gdzieś te pytanka sobie pozwolę przeczytać. Może ja. Proszę bardzo. Rzeczywiście pani Katarzyna Baksolary z Tygodnika Śląskiego zadała pytanie. Pierwsze to skonstruowanie ankiety. Pytanie obowiązkowe dotyczące planowanych zakupów. Jak ono odnosi się do działalności Śląskiego Klubu? To jest to, co mówiłem wcześniej. Bardzo mocno nam zależy, by nasze oferty sponsorskie, to co chcemy zaprezentować potencjalnym sponsorom, były jak najmocniej spersonalizowane dzięki zapytaniom o planowane zakupy czy sposób spędzania wolnego czasu. Jesteśmy w stanie odpowiednio posegmentować kibiców i sympatyków, tak by pokazać potencjalnemu sponsorowi, do kogo dociera. Oczywiście dzięki tym wynikom badań będziemy w stanie odpowiednio personalizować oferty, tak? Czyli na przykład inna oferta sponsorska może trafić do branży transportowej, inna oferta sponsorska trafi do branży turystycznej. Drugie pytanie to kiedy będzie można spotkać ankieterów? To również mówiłem, to jest te trzy miejsca od jutra, czyli Deptak, Stare Miasto i tutaj galeria obok ulicy Zamenhofa. I trzecie, o którym nie powiedziałem, więc bardzo dobrze, że to pytanie się pojawia. Kiedy będzie można poznać wyniki? Czy zostaną one przekazane mieszkańcom i w jakiej formie? Ja myślę, że wyniki gotowe do przekazania mieszkańcom, kibicom, sympatykom będziemy mogli udostępnić w połowie czerwca. Myślę, że w formie artykułu, w formie jakiegoś krótkiego skrótu z wnioskami i z pełnymi tabelami statystyk opisowych. Oczywiście dla siebie zostawimy troszkę tak zwane tabele krzyżowe, czyli nie do końca wszystko będziemy udostępniać. Natomiast pełen zakres odpowiedzi Państwo jak najbardziej otrzymają w formie elektronicznej, czy to na stronie Warty, czy w mediach lokalnych, do których na pewno taką prasówkę podeślemy. Mamy więc odpowiedzi na pytania dotyczące ankiety. Panie prezesie, ja mam też takie pytanie. Wiadomo, w tym roku klub obchodzi jubileusz stulecia. Najprawdopodobniej jest to prawie niemalże pewne. Będziemy świętować awans seniorów do piątej ligi. Ja mam pytanie, czy kibice, sympatycy, no i również wszyscy zawodnicy, rodzice mogą się spodziewać także jakiegoś festynu, pikniku, nie wiem jak to nazwać, imprezy, która uświetni obchody stulecia. Jeśli chodzi o obchody stulecia, mamy program, niestety obchody stulecia i program tych obchodów bardzo mocno pokrzyżował nam COVID. Nie wiedzieliśmy też, kiedy będziemy mogli wyjść na zewnątrz, wyjść do kibiców, wyjść do sympatyków. Dlatego te wszystkie główne obchody przesunęliśmy na miesiąc wrzesień, październik. Wtedy, kiedy z doświadczeń z zeszłego roku wiemy, że tych zakażeń było mniej i dużo rzeczy można było organizować. Jeśli chodzi o stulecie, o program stulecia, myślę, że poświęcimy temu oddzielny odcinek, bo jest naprawdę bardzo szeroki. Niektóre rzeczy już widać, czyli przejście na grafiki, przejście na zakup gadżetów, plus całe życie klubu ukierunkowane na stulecie, wszystkie, że tak powiem, drogi komunikacji. Z głównych, najważniejszych wydarzeń to czy to gala bokserska, czy to turniej szermierzy, czy turnieje piłkarskie, czy to duża gala poświęcona stuleciu, upamiętnieniu, na której podziękujemy wszystkim dotychczasowym osobom, które znacząco przyczyniły się do rozwoju Warty Śrema, też odgrywały jako zawodnicy w nim bardzo ważną rolę, odbędzie się w miesiącu październiku. Tak jak mówiłem, o szczegółowym programie powiemy sobie być może za trzy tygodnie. Na dzisiaj mi się wydaje, że to jest taka dosyć dobra porcja informacji, jeśli chodzi o stulecie. Rozumiem. Czyli gala w październiku, Śrem Cup i inne imprezy towarzyszące w ramach stulecia. No i tak jak mówiłem, miejmy nadzieję, że ten awans seniorów do piątej ligi. Pomysłów tam dodam, że jest dużo, dużo więcej. Chociażby pomysł 100 drzew, ale tak jak mówię, tym projektem zajmiemy się na kolejnym spotkaniu. Seniorzy jedną nogą są już w piątej lidze. Czy klub, zarząd myśli, aby gdzieś tam z marszu przeskoczyć do tej czwartej ligi? Tak ciężko powiedzieć, bo przede wszystkim ja
twardo stąpam po ziemi i chciałbym najpierw być w tej piątej lidze, żeby później myśleć, żeby iść dalej. Musimy tutaj dopiąć te, jak to mówi trener Hubert Ściak, pokonać tych 8 kroków. Do awansu praktycznie 5 meczów nam zostało, żeby wygranych, żeby awansować. Ciężko mówić o, że tak powiem, o tym, bo nie chcę zapeszać, nie lubię zapeszać, ale no spróbujemy wyjść w przyszłym roku, jeżeli udało się wyjść na boiska piątej ligi, wyjść i pokazać się z bardzo, bardzo dobrej strony na boiska piątej ligi. Czyli nie mówimy tak, nie mówimy nie. Nie mówimy tak, nie mówimy nie, nie chcemy zapeszać, robimy wszystko, żeby nasza wycieczka płynęła żwawym nurtem. Rwawym nurtem, dokładnie. Czego jeszcze możemy się teraz spodziewać? Przede wszystkim chciałbym zaprosić kibiców, zapowiedzieć, że ten program nie jest pierwszy, że te programy będą powtarzane. Zapraszam Was bardzo serdecznie, żebyście zadawali pytania, jeżeli macie jakiekolwiek pytania w temacie funkcjonowania klubu, jak działa klub, jak wygląda od środka, jakie właśnie mamy plany na stulecie. Wszystko, co Was nurtuje, na wszystko, co chcecie, na każde pytanie odpowiemy, bądź też zaprosimy być może kogoś do studia, pokażemy, jak to wszystko wygląda od środka. Czyli cykliczne spotkania, goście też będą różni, tak? Goście będą różni, będziemy chcieli zapraszać też byłych zawodników, były osoby, które wpisały się w historię stuletniej Warty Śrem, w historię sportu w Śremie. Na pewno kierownicy sekcji, czy to Szermie, czy bokserskiej, czy innych, które funkcjonowały w klubie, będą mieli okazję też skorzystać z tego programu i z miejsca, żeby przedstawić siebie, przedstawić swoje sekcje i swoje dokonania. Mamy tutaj już podgląd na pierwsze pytania kibiców. Ja może odczytam pierwsze pytanie. Kiedy drużyny przyjezdne przestaną się śmiać z szatni w Śremie? Pyta Tomasz Śniedziewski. To pytanie jest ciężkim pytaniem. Stadion w Śremie jest remontowany i to jest proces niestety. Z tego, co udało nam się ustalić z władzami miejskimi, na jesień, w październiku będziemy mogli skorzystać z nowych szatni. Czyli będzie gala, będą nowe szatnie, wszystko w październiku. Będzie pięknie. Na razie czekamy na dalsze pytania. Na razie pierwsze pytanie, tutaj pozwolę sobie przeczytać komentarz pana Krzysztofa Murawskiego. Od dzieciaka chodziłem na Warty i myślę, że moja miłość będzie do śmierci. Ja miałem już 63 lata. Właśnie takich chyba kibiców nam potrzeba. Tak, cieszymy się, że tacy właśnie kibice jak pan Krzysztof funkcjonują i że potrafią okazywać swoje emocje na zewnątrz, i tego byśmy chcieli, żeby Warcie się mówiło, dużo. W każdym kontekście, jak jest czasami źle, jak jest dobrze, chcemy, żeby kibice Warcie mówili i pokazywali też swoje emocje. Jesteśmy Was dumni, chcemy, żeby Was było najwięcej. Tutaj fajny pomysł ma pan Krzysztof Murawski, a może tak ostatni mecz u siebie na głównej płycie kibice wygodnie na trybunach. Uświęcić tak awans do piątej ligi, ja sobie od razu pomyślałem, może tak wbiec razem na tą murawę i świętować z tymi piłkarzami, jak to ma miejsce na dużych stadionach. Będzie okazja, bo ostatni mecz, o ile dobrze pamiętam, z Kłosem za Niemyś. Tak, 19 czerwca jest ostatni mecz z Kłosem za Niemyś. Jeśli chodzi o grę zespołu Senior Warty się na bycie głównej boiska, ona też jest uzależniona od kilku czynników. Niestety przygotowaliśmy się cały czas na bocznej, dlatego też sztab szkoleniowy podjął decyzję, że te mecze w ramach COVID-u, kiedy nie było kibiców, graliśmy na boisku bocznym. Teraz musimy się przestawić na boisko główne. Miejmy nadzieję, że dojdzie do tego jak najszybciej. Tak, chcemy zaprosić kibiców na boisko główne, na trybuny. I będziemy tutaj właśnie ze sztabem szkoleniowym, że tak powiem, rozmawiali, żeby to nastąpiło jak najszybciej. Mamy kolejne pytanie, pyta pan Marcin Genderka, czy będą jakieś wzmocnienia po awansie? To tak już wybiegamy mocno w przyszłość? Najważniejszym naszym wzmocnieniem, panie Marcinie, będzie to przede wszystkim, żeby utrzymać kadrę, którą mamy w tej chwili. No nie ukrywam, że prowadzimy rozmowy z kilkoma zawodnikami. Rozmawiamy z trenerem Hubertem, wiemy, gdzie mamy potrzeby, na jakich pozycjach i też szukamy rozwiązań. Kilka rozmów jest prowadzonych, wiadomo, bo też akurat taki okres gorący, że trzeba te rozmowy prowadzić, ale o szczegółach to też być może na kolejnych konferencjach na pewno będziemy rozmawiać. Znaczy rozmawiamy i będziemy chcieli tę drużynę wzmocnić i utrzymać przede wszystkim, to jest najważniejsze. Tak, myślę, że tutaj na pewno trzeba zaprosić trenera Huberta Ściaka i to on powinien się tutaj wypowiedzieć, na jakie pozycje
potrzebne są wzmocnienia, na jakie pozycje, jakie już są dobrze, mocno obsadzone, a gdzie jeszcze trzeba ten skład uzupełnić, bo tutaj też kolejne... Jeszcze wtrącę. No, trener Hubert Ciak, dajmy mu jeszcze 2-3 tygodnie, dzisiaj z nim rozmawiałem, trener Hubert potrzebuje jeszcze, mówi, 2 tygodni, kiedy wszystko się rozstrzygnie, wtedy będziemy go męczyli pytaniami, na razie trener Hubert ma swoją misję i ją skrupulatnie realizuje. Tak, także trener Sprzyciak nie wcześniej niż za 2 tygodnie u nas. A kolejne pytanie też podobne. Czy klub pracuje już nad wzmocnieniami pierwszego zespołu ławka rezerwowych do Śląska? Po części tutaj na te pytania już padła odpowiedź, także nie będziemy powielać. Fajnie, że drużyna seniorów cieszy się takim coraz większym zainteresowaniem. Dużym zainteresowaniem cieszą się także transmisje live, które prowadzimy. Pytanie, wiadomo, te transmisje live głównie były spowodowane tym, że kibice nie mogli docierać na trybuny. Obostrzenia covidowe były takie, a nie inne. Teraz już pomalutku te obostrzenia są luzowane. 25% kibiców może pojawić się na stadionie. Czy klub dalej będzie prowadził transmisje, czy zaprzestanie ich? Jak to będzie wyglądało? Transmisje trzeba podzielić na dwa, że tak powiem, dwa etapy. Pierwsze to są mecze o siebie i osobiście, ale to też będziemy dyskutowali w szerszym gronie, też będziemy być może chcieli się was, kibiców, zapytać. Na meczach u siebie odszedłbym od transmisji, skoro mamy trybuny, zapraszamy wszystkich na trybuny, chcemy, żeby oglądali to widowisko na żywo, żeby dopingowali, bo ten doping na żywo jest potrzebny i tam potrzebujemy kibiców. Jeśli chodzi o mecze wyjazdowe, będziemy się starali w każdym meczu praktycznie brać udział. Teraz mamy problem, nie będę ukrywał, z Dębnem Polskim, ponieważ brakuje nam obsady, ale w każdym innym meczu wyjazdowym będziemy chcieli, żeby być i żeby wam pokazać, jak gra Warta Śrem. No tak, teraz w tym meczu ostatnim wygranym przez Wartę 8-0 na własnym boisku troszkę kibiców się pojawiło, jednak te spotkania wyjazdowe faktycznie mniej kibiców ze Śremu, choć są tacy, których ja też często spoglądam, jeżdżą za Wartą, no i chwała im za to, że poświęcają swój czas i pieniądze na to, aby za tą Wartą jeździć. Tak, tak mówiłem, zależy nam na kibicach, chcemy, żeby kibice tworzyli ten klub i realnie na niego wpływali, dlatego też, zapraszamy ich na mecze u siebie, a z miłą chęcią się patrzę na mecze wyjazdowe, gdzie jest grupka kibiców, która jeździ, może kiedyś też, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, można nas wprowadzić wyjazdy wspólne na mecze, zapraszać kibiców do autokaru i też jeździć, dopingować Wartę na meczach wyjazdowych. To na pewno byłby fajny pomysł, aby taki wesoły autokar Warty mógł jeździć na mecze wyjazdowe, jeśli tylko będzie zainteresowanie. Prezes, jak widać, jest otwarty i bardzo tutaj jest za takimi rozwiązaniami. Tak, dokładnie. Zawsze uważałem, że Warta to jest klubem wszystkich Śremian, nie tylko, że to powiem, moim. Podkreślę to jeszcze raz, zależy mi bardzo na kibicach, chcę, żeby tych kibiców było jak na więcej, chcę, żeby oni się angażowali w życie klubu i nie boję się też zapraszać ich do naszej działalności. Bardzo dobrze, tutaj jeszcze pozwolę sobie przytoczyć, pan Krzysztof Murawski: panie prezesie, czas pandemii, nie wszyscy mogą iść na mecz, izolacja i tak dalej. Aczkolwiek tutaj powyżej pan Krzysztof pisze: przy okazji dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się za mecze, że mecze Warty możemy oglądać na YouTube. Także widać, że to zainteresowanie jest. Jest, wystarczy zobaczyć, jakie są odbiory. Zasięgami dochodzimy w niby 6 lidze polskiej do poziomu prawie 2000. No, zdarzają się mecze, gdzie ogląda ich mniej osób, czyli 500-600, ale zasięgi są bardzo duże i bardzo imponujące. Jesteśmy z nich bardzo dumni. Panie Pawle, czy taki mecz to także przecież produkt taki marketingowy? Tak, jak najbardziej. Natomiast mówię, no akurat COVID na tyle uderzył widowiska sportowe, że już abstrahuję od sytuacji tutaj Warty Śrem, ale również inne kluby na wyższych poziomach bardzo mocno ucierpiały, tym bardziej, że w wielu klubach akurat dzień meczowy jest dużym procentem budżetu danego klubu. Tak. Tutaj wracając jeszcze, bardzo ważna rzecz, kibice na stadionie w Śremie będą mieli już niedługo okazję realnie współtworzyć ten klub. Mamy pomysł projektu Patronate, gdzie każdy kibic będzie mógł wspierać za symboliczne parę złotych pierwszą drużynę bądź akademię i tym też programem będziemy chcieli, tym projektem będziemy chcieli was zarazić w kolejnych odcinkach, a także będziemy was przekonywali na meczach u siebie.
Mamy kolejne pytanie, tym razem pytanie do Pana Pawła. Panie Pawle, jakie cele stawia Pan sobie na nowym miejscu pracy? Tak jak mówiłem, ja się bardzo cieszę, że tutaj jestem. Natomiast moim głównym celem jest na tyle zbudowanie wizerunku i zaufania względem klubu, by sprowadzić do klubu taką liczbę mecenasów, żeby można było rzeczywiście realizować cele i sportowe, i społecznej odpowiedzialności biznesu, tak? Bo gdzieś w mojej opinii klub ma przede wszystkim, głównym zadaniem klubu jest przede wszystkim sprawowanie niejako takiej opieki nad lokalną społecznością, a ten wynik sportowy niejako jest wtórny. Natomiast wiemy wszyscy jako kibice, bo tym kibicem również jestem, że chcemy, żeby te wyniki były jak najlepsze. Więc jeszcze raz powiem, że moim głównym celem jest na tyle poprzez zabiegi wizerunkowo-marketingowe ugruntować zaufanie względem klubu, żeby stworzyć solidne fundamenty finansowe dla działalności Warty Śrem. Dokładnie. Finanse bez wątpienia, rzecz bardzo ważna w każdym klubie, w każdej firmie, jak również tutaj w firmie Warta Śrem. Dokładnie. Bez pieniędzy nie możemy patrzeć na wyższe ligi, a tego byśmy chcieli dla zarówno kibiców, jak i dla zawodników, jak i też dla wychowanków akademii, którzy w coraz większej liczbie za chwilę będą zasilali szeregi pierwszej drużyny. I naszym zdaniem Warta powinna grać co najmniej w piątej bądź czwartej lidze, żeby też być trampoliną dla tych młodych zawodników, żeby mogli się wybić z tego Śremu gdzieś dalej na szersze boiska, szersze wody. Ja powiem tylko tak szczerze, że tu się troszkę spełniają takie moje małe marzenia. Sam jestem spod Poznania, natomiast był taki menadżer piłkarski, pierwsza liga menadżer w 1998 roku. I nie wiedzieć czemu, będąc z Poznania, mając do dyspozycji akurat tam Olimpię Poznań, Lecha Poznań, Wartę Poznań, Sokoła Pniewy, ja grałem Wartą Śrem i zawsze grałem od trzeciej ligi i rzeczywiście udawało mi się awansować do ekstraklasy, zdobywać mistrzostwo i troszkę powalczyć w pucharach, więc ja nie mówię tutaj szumnie o pucharach, ale rzeczywiście podciągnięcie Warty na takie mocne podłoże finansowe jest tym moim marzeniem, bo wiem, że za tym ten sukces przyjdzie. Myślę, że gdybyśmy tutaj mieli w Śremie ekstraklasę, to pan burmistrz złapałby się za głowę i nie wiedziałby, co z tym fantem począć. Każdy by się złapał za głowę, ze szczęścia. Ze szczęścia, dokładnie. Ja myślę, że ta czwarta liga, dlatego pytam o tą czwartą ligę, bo ta czwarta liga, wszyscy kibice zawsze zgodnie podkreślają, że w Śremie czwarta liga, Śremowi czwarta liga po prostu się należy. Chcemy wrócić do tych czasów, kiedy Śrem był na topie, kiedy Warta była w tej czwartej lidze. Mamy teraz świetny stadion, świetne boisko. Dlaczego nie mamy mieć też świetnej drużyny? No i tak jak prezes powiedział, to ma być ten zespół seniorów, ma być trampoliną dla tej młodzieży, którą tutaj wychowujemy. No tak, jak mówiłem, Warta Śrem to jest kilka składowych, to jest akademia, która się prężnie rozwija, która działa, która angażuje trenerów, zawodników, której efekty już są widoczne, i też pierwsza drużyna, która musi grać na ciut wyższym poziomie, aby też być magnesem dla kibica, być, tak jak mówiłem, już trampoliną dla tych młodszych zawodników. Wszystko to wiąże się z finansami, dlatego też tutaj jest pan Paweł. I miejmy nadzieję, że też nasze dotychczasowe działania, które staraliśmy się prowadzić najlepiej, jak tylko potrafiliśmy, pan Paweł jeszcze wniesie na kolejny wyższy poziom i dzięki temu będziemy mogli realnie myśleć o zupełnie nowym poziomie sportowym, wyższym poziomie sportowym. Myślę, że jeszcze jedno pytanie tutaj do pana Pawła. Pan Sebastian Grabarkiewicz pyta pana Pawła, jak ocenia pan potencjał marketingowy Warty Śrem na tle innych zespołów w Wielkopolsce? Jeśli chodzi o Wielkopolskę, jeśli chodzi na początek na tym poziomie lig okręgowych, to tak obserwując inne kluby i Warte, sposób komunikacji jest naprawdę na wysokim poziomie i myślę, że biją na łeb, na szyję inne kluby. Może na poziomie okręgówki lepiej się Wieczysta tylko prezentuje, natomiast tam są duże pieniążki. Natomiast to, co mnie cieszy, otwartość zarządu i pana prezesa
na te moje metody, tak? Bo gdzieś zaakceptowali wizję, w którą mam, by ją oprzeć na twardych danych, tak troszkę po niemiecku podejść, tak? Czyli wychodząc do potencjalnych sponsorów, mieć wyłożone na stole dokładnie, czym dysponujemy i co możemy dać. Wtedy nie ma miejsca na żadne niedopowiedzenia i wtedy dokładnie wiemy, co możemy od siebie oczekiwać. Na linii sponsor klub. Dokładnie. Panie prezesie. Pytania. Już spoglądam, przepraszam, że tutaj tak zerkam, ale czy są kolejne pytania? Może przeczytam kilka komentarzy, niech są to koniecznie pytania. Jestem wiernym kibicem Warty od lat. Czy są szanse, że doczekamy się w Śremie trzeciej ligi? Pyta pan Szymon Stanisławski. Jak wiadomo, najpierw piąta, potem czwarta, a trzecia to za trzy lata. To za trzy lata byłoby. Budujmy jeszcze raz. Budujmy, to jest funkcjonowanie nawet na poziomie piątej ligi, to jest proces. Tego się nie da zrobić jedną osobą, kilkoma tylko facetami, to trzeba rozszerzyć się na kibiców, dlatego po raz kolejny, dzisiaj jeszcze raz podkreślę, jesteście nam potrzebni, żeby budować wizerunek tego klubu, żeby o Warcie się mówiło, oby jak najlepiej, ale żeby się mówiło i żeby też głos Warty był słyszalny. Kolejne pytanie od naszych kibiców, obserwatorów. Pan Dariusz Pawlak pyta, czy remont stadionu przewiduje montaż oświetlenia płyty głównej boiska. Czy coś, panie prezesie, na ten temat wiemy? Udało mi się dotrzeć do dokumentów przetargowych. Zauważyłem tam tylko oświetlenie bieżni, ale nie ukrywam, że to jest świeży temat i zadam takie pytanie w Urzędzie Miejskim. Na chwilę obecną, panie Darku, nie umiem powiedzieć, czy będzie oświetlona płyta główna. W założeniach miała być, ale czy będzie, nie wiem. Czy jako taki Jupiterów stricte piłkarskich na razie? Na razie prawdopodobnie ich nie będzie. Nie widziałem przynajmniej gdzieś tam w ofercie przetargowej, ale odpowiemy na to pytanie, wrócimy do tego pytania, panie Darku, później. Myślę, że na tą chwilę to wszystko, co tutaj mamy. Czy prezes jeszcze coś chciałby od siebie na zakończenie dodać? Chciałem podziękować wszystkim osobom, które dzisiaj, wiem, że z piątek wieczór, że które były z nami. Zachęcam do oglądania naszego programu, który niebawem się pojawi. W międzyczasie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, proszę wysyłać je na adres mailowy. Będziemy starali się na nie odpowiadać i też brać aktywnie udział w naszych live'ach czy na podcastach, żeby po prostu ta komunikacja była jak na najlepszym poziomie, żeby też rozwiewać wasze pytania, wątpliwości i odpowiadać na naprawdę na wszystkie pytania. To może te pierwsze dzisiejsze spotkanie zakończę jeszcze tutaj komentarzem jednego z naszych obserwatorów, który życzy panu prezesowi mniej zmartwień, a więcej radości. Tego wszystkim oczywiście nam i państwu życzymy. Zapraszamy na kolejną naszą konferencję, na kolejne nasze wydanie, a także na audycje poświęcone klubowi Twoja Warta, Poznaj swój klub. To tyle na dzisiaj. Dziękuję panu prezesowi Dominikowi Swarowskiemu, dziękuję panu Pawłowi Chmielowskiemu za przybycie do naszego studia. Dziękujemy, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję.